Dać woła, by dobito albo mieczem. Bandarze, co tam się dzieje? Bandarze, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi. Ale muszę to sprawdzić. Bywaj. Czekaj! Idę z tobą. Chyba żartujesz. To nie jest zabawa. Cokolwiek zabiło tego człowieka, jest niebezpieczny. I może się tu wciąż gdzieś czaić. Więc na wszelki wypadek wolę się od was nie oddalać. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Brama jest zamknięta od wewnątrz, ale wyraźnie naruszona. Coś próbowało się tędy wydostać. Zaraza. No. Służąca, zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. Ślady ognia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Liczne rany na ciele. Wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek. Ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nie ludzi. Uciekał. Potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia. Ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Nadpalony kubrak. Ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są?
Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc. Ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim są ci oni, o których mówiłeś? Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło. Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Kim ty właściwie jesteś? Durin Fouché Plamondon du Savarin, pan tych ziem. I przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może Korgorusza albo Stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie. Nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora. Czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durant, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Toussaint. Potrzeba przynajmniej trzech osób. Zaraza. To dla was zbyt niebezpieczne. Mistrzu, z tego co mówicie, to ja doprowadziłem do tej masakry. Nieświadomie, ale zawsze. Mam zatem moralny obowiązek was wesprzeć. Niech nas bogi mają w opiece. Ja też pomogę. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Divetaf złożył u stóp Ludowika bylen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę.
Dumny elfi król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowita, uznając tym samym swą ostateczną przegraną. Ludowik rzekł na on czas: przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Bogowie, patrzcie, patrzcie na te posągi. To niemożliwe! O matko! Te rzeźby? Przecież one ożyły. Jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no, lepiej będzie, jak zacznę od początku. Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Divetaf szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagium. Mówię wam, jak nic w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy, zdradliwe nasienie. Fuh. Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją, ale i tak wam było mało. Wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy wy? Przecież ty też jesteś człowiekiem. Tak.
poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie. Ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to jako nagrodę. Bywajcie. Jedziemy!